Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Donek. Zapraszam Was na kolejny materiał z gry Farming Simulator 19. Tym razem jesteśmy na dawno nieodwiedzanej przeze mnie mapce Wysokie Brodno. Tak, mówiłem, że zawieszę tą serię. Aczkolwiek stwierdziłem, że do premiery Farminga 22 zostało troszkę czasu. Co prawda, już niedużo. Ale stwierdziłem, że mimo wszystko jednak pogram sobie troszkę tutaj, ponagrywam i tak oto mamy ten dzisiejszy odcinek. Jest pierwszy dzień wczesnej jesieni, jak widzicie pada. Tematem tego odcinka miało być całkowicie co innego. A mianowicie chciałem porobić trochę kontraktów dla sąsiadów, no ale jak widać nie do końca mi to wyszło. Mam nadzieję, że ta pogoda się poprawi w miarę szybko i uda mi się zrealizować mój plan. Natomiast tyle słowami wstępu. Przede wszystkim chciałbym się wytłumaczyć faktem, że przez ponad tydzień nie było na kanale żadnych nowych materiałów, czy to z tej, czy to z innej rozgrywki. Otóż byłem przez tydzień na urlopie. Nie nagrywałem przez ten tydzień. Spędziłem czas z rodziną, wróciłem z nowymi pomysłami. Przede wszystkim na stare serie, z nowymi pomysłami na nowe serie. Myślę, że życie realne pozwoli mi je zrealizować. I tu tyle, jeżeli chodzi o tych kilka słów wyjaśnień. Jak widzicie, sieje rzepak. To jak zresztą mówiłem w poprzednim odcinku z tej serii, który miał miejsce bardzo dawno temu na tym kanale, że będę chciał te swoje największe pola obsadzić rzepakiem. Z tego co sobie przypominam, to mówiłem również o tym, że będę chciał te mniejsze pola obsadzić słonecznikiem. Zmieniłem jednak zdanie. Obsadzę je zbożem. Muszę jeszcze tylko dokładnie zobaczyć, gdzie była posiana soja, tak żeby nie było wtopy, jeżeli chodzi o kwestię płodozmianu. Też z drugiej strony to i tak nie ma większego znaczenia, bo muszę tylko pamiętać, żeby tamto pole 187 też obsadzić rzepakiem, bo tam była kukurydza i to zboże by się pogryzło z tą kukurydzą. Ten plon byłby taki dosyć mizerny, lichy. Dlatego myślę, że... Chociaż z drugiej strony muszę dokładnie zobaczyć. A chwileczkę, ja się przebiegnę. Mamy czas, mamy sporo czasu. Może się okazać, że tak sobie gdybie. To była soja, więc tu posiejemy zboże. Myślę, że przężyto. Tu była kukurydza, z tego co pamiętam, to tu posiejemy. Tak, tu posiejemy sobie rzepak jeszcze mimo wszystko. Tu było zboże. Au. I tu też było zboże. Więc tak, to jest już posiany przeze mnie rzepak. To tu jednak mimo wszystko posadzę te słoneczniki, tak żeby nie było. No bo jednak to jest kwestia typowo ekonomiczna. Tu sobie posiejemy przynożytą. Myślę, że z tego pola mniej więcej jakieś tam
sensowna liczba, sensowny problem będzie. Nie będzie jakiś duży, mega duży, ale będzie taki w miarę konkretny. To by było, jeżeli chodzi o kwestie planów. Jak widzicie na minimapie, są migające kółka. Te migające kółka to są punkty skupu. Aktywne punkty skupu z aktywnych kontraktów, które, że tak powiem, sobie nabrałem poza odcinkiem. I to był plan na ten odcinek. Taki konkretny, rzeźki. Dlaczego taki konkretny i rzeźki? No bo jak zobaczycie w przyszłym odcinku te maszyny, które, że tak powiem, są wypożyczone do tych kontraktów, ja stwierdziłem, że nie będę tych wielkich pól kosił tym swoim bizonem, bo trwałoby to setki lat, świetnych nawet. Dlatego powypożyczałem sobie maszyny od właścicieli, w sensie właściciele udostępnili mi swoje maszyny. No to tam będzie taki konkretny już sprzęt, duży, wielki, bardzo dużą szerokością roboczą. Nie będę uprzedzał, to będzie w następnym odcinku. Natomiast w tym odcinku mam zamiar obsadzić to pole, obsiać to pole rzepakiem. Jak zostanie czasu, to jeszcze myślę, że ogarnę drugie pole tym przemrzytem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek się będzie Wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Przede wszystkim pozwoli mi się to rozwijać. I będzie takim wyznacznikiem mojej ciężkiej pracy i tego, czy to, co tutaj robię, Wam się podoba. Zachęcam również do komentowania. Każda konstruktywna krytyka jest jak najbardziej mile widziana. I tyle, jeżeli chodzi o te tematy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co mam tu zamiar robić, to postanowiłem troszkę przyspieszyć. Zresztą te kontrakty, które wziąłem, to opiewają na dziesiątki tysięcy złotych, dlatego że chcę tutaj w miarę szybko postawić oborę. W miarę szybko postawić jakąś pastwisko dla owiec, ewentualnie jakieś kurki, no i może również chleb. No, że nie będzie tutaj takiego tempa jak na Dąbnicy, gdzie ostatnio pokazywały się odcinki codziennie. Ale mówię, tam też bym chciał dużo zrobić i tak powalczyć sobie jeszcze przed tą 22, bo nie ukrywam, że z przyczyn technicznych najprawdopodobniej będę musiał 19 całkowicie odinstalować. I jeżeli wrócę do tych map, to na pewno nie szybko. Gdyż podejrzewam, że w grę będzie chodziła przede wszystkim sama podstawka gry, która będzie swoje ważyła. No i pewnie dojdą jakieś modyfikacje, które nam, że tak powiem, udostępni Giant Software. Podejrzewam, że one też będą swoje ważyły. No mówię, to jest kwestia do ogarnięcia i do zobaczenia, ile tego będzie. Mówię, chciałbym też troszkę pograć, bo nie będę ukrywał, że tych modyfikacji ostatnio okazuje się bardzo dużo. Troszkę żałuję, że
Tyle mniej więcej to trwało. Ale... moja wina, nie winię też za to moderów. Mam świadomość tego, że przerzucenie modyfikacji z 17 na 19 też stanowiło nie lada wyzwanie. Jeżeli chodzi o maszyny, to na razie nie planuję tutaj żadnych jakichś większych zmian. Zostanę przy tym, co mam. No jak widzicie, mam małe gospodarstwo, nie jest ono jakieś wielkie w porównaniu z tym, co jest na domnicy. Myślę, że ten sprzęt, który mam, to w zupełności mi wystarczy. Na razie nie planuję kupować większych pól, ewentualnie będę chciał powiększyć te, które mam. Ale co i jak, to jeszcze się dokładnie w przyszłości okaże. Myślę, że zrobię również jakąś akcję z wycinką drzew, z cięciami pielęgnacyjnymi. Zapraszam również wszystkich bardzo serdecznie do oglądania nowej serii na moim kanale z gry Medieval Dynasty. Jest to taki, można powiedzieć, średniowieczny survival z elementami strategii RTS-a. No jak już wspomniałem, survivalu, także no i nie wiem, jak się ten typ gier nazywa, ale również rozwijamy w nim swoją postać. Po prostu mam na końcu języka to słowo, ale mi gdzieś uciekło i nie będę na siłę tego wymyślał. Aczkolwiek bardzo serdecznie zapraszam wszystkich. Tak, będę musiał zrobić jakieś cięcia pielęgnacyjne, bo te drzewa tutaj mnie bardzo irytują. Jeżeli chodzi o kwestię właśnie ścinania drzew, to nie będę się bawił w ich sprzedaż do tartaku, po prostu przerobię je na wióry wszystkie. Tak jest prościej, łatwiej, przyjemniej, mniej z tym roboty. Co prawda zarobek jest troszkę mniejszy, ale z tego, co zauważyłem, to zarobek bardzo jest uzależniony od długości pnia. A nie będę ukrywał, że nie udało mi się jeszcze znaleźć tej najbardziej optymalnej długości. Gdzieś w internecie był, na forach czytałem, że ponoć taka optymalna długość to jest 7 metrów. Gdzieś nie czytałem, że to jest 8 metrów. Nie wiem, bardzo dużo też zależy od rodzaju pnia, tego jak bardzo jest krzywy, także tutaj nie ma jakiejś tam zależności z tego, co zauważyłem właśnie. Dlatego też, mówię, przerobię to na wióry, zawiozę do tartaku, sprzedam, będę miał święty spokój. OK, i ostatni przejazd z rzepakiem. Wyłączamy. Co my tu mamy? Trawa, lucerna, proso, przenżyto. Ja tylko się przesiądę do tego swojego drugiego ciągnika. Złożę talerzówę i odjadę nim na gospę.
Dobra, na razie tu go zostawię. Mamy przeżyto. No i muszę włączyć jeszcze siewnik. Zapomniałem go włączyć. I w tej serii nie planuję w ogóle zabawy z roślinami okopowymi. Buraki, ziemniaki. W tej serii nie będą miały miejsca. Uważam, że mam z tym wystarczająco dużo zabawy na dąbnicy. Tam mam cztery pola, które wymagają ogarnięcia. Dlatego też tutaj sobie odpuszczę. Mówię, ta seria ma być szybka, łatwa, lekka i przyjemna. Dlatego też między innymi dopuszczam właśnie możliwość zarobku takiego dosyć szybkiego, co prawda legalnego, bo nie będę dodawał pieniędzy do save'a. No ale myślę, że kontrakty będę sobie wykonywał. Nie ukrywam, że mam w planach również wykonywanie w tym sezonie kontraktów też na dąbnicy, bo będę tam miał parę wydatków w tym sezonie, ale to wszystko się okaże w trakcie rozgrywki. No bo na dąbnicy na chwilę obecną mam wczesną wiosnę. Rozpocząłem dopiero co się... Nie wiem, jeszcze nic nie zacząłem pisać. Także będę zobaczyć, jak tam będzie wyglądała sytuacja z kasą. Ale na pewno będę wykonywał kontrakty, będę wykonywał ich bardzo dużo. Głównie przede wszystkim, żeby zarobić pieniążki. I tutaj też będę wykonywał te kontrakty, zobaczę, czy będę je robił na odcinkach, czy będę je robił poza odcinkami. Nie będę ukrywał, że to wszystko będzie zależało od oglądalności, od wyświetleń. No bo jeżeli nie będziecie, że tak powiem, oglądać tych filmików, to po prostu przestanę je nagrywać i będę sobie kontakt robił już poza odcinkiem. Tu już byśmy skończyli na tym, w tym odcinku. Ogólnie na chwilę obecną 4 pola mam obsiane. Zostały mi 3 do obsiania. I myślę, że na tym, w tym momencie ten odcinek sobie zakończę. Także ja się tu z wami pożegnam. Dziękuję bardzo za uwagę. I trzymajcie się, cześć.